Marszałek Jurek był u nas w teatrze i brał udział w debacie na temat wychowania, która to debata została, jak zawsze przy okazji premier w naszym teatrze, zorganizowana przy okazji premiery Szkoły Żon. Mhm. I debatował z kim? Z panią profesor Magdaleną Środą. I to była bardzo interesująca rozmowa o wychowaniu młodzieży w Polsce. Jezus. Bo my w Teatrze Polskim organizujemy fora dyskusyjne, na które bardzo serdecznie pana redaktora i państwa zapraszamy. Ale co, o czym ja mógłbym ludziom opowiedzieć? O wychowaniu? Przecież ja mam opinię Hama, tata. Tak, żeś mnie wychował. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawa kwestia. To znaczy, ja takiej opinii o tobie, synu, nie mam i nie słyszałem o takiej opinii, którą cytujesz. Na pewno natomiast bierzesz udział od wielu, wielu lat w tworzeniu, w formowaniu języka debaty publicznej. Ale dobrze czy źle? Czasami dobrze, czasami gorzej. To nie jest takie proste. Czy nie, że bardzo dobrze, w ogóle nie? Nie, myślę, że... Nie słyszałem, że bardzo dobrze, tata. A dziecko trzeba zmotywować. Trzeba dać, powiedzieć, idź, masz tu 5 zł, idź. Masz zdać sobie sprawę z tego, że tworzysz ten język i to, co się dzieje w społeczeństwie, w świecie, za to jesteś również współodpowiedzialny. Tak jak ja jestem współodpowiedzialny za to, że przychodzą do mnie ludzie do teatru, patrzą na to, co ja robię, potem patrzą na to, co ja mówię publicznie i też... To, no ja nie wiem, no współtworzymy, synu, tę ojczyznę razem. I ty, i ja, no i państwo też. No. Ale jestem bardzo dumny, że dołączyłeś mnie do tego kolektywu, bo ty, tata, włożyłeś dzisiaj taki t-shirt, że po tym programie, tata, to ty będziesz musiał nocować gdzie indziej. Dlaczego? Ja kocham mojego prezydenta. To jest twój prezydent? Szanuję go, tak jest. A dzisiaj jest zupełnie kto inny. Dzisiaj jest moim prezydentem pan... Inny prezydent. Ale ja szanuję pana prezydenta Andrzeja Dudę, ponieważ jest moim prezydentem. Jest natomiast także i moim prezydentem. Chciałem również powiedzieć, że prezydent Wałęsa jest moim prezydentem i bardzo go szanuję i nie podoba mi się to, co się dzieje w sferze publicznej na jego temat. Tata, nie mów mu o polityce. Tata! No. Dobrze, tata.